Witam Państwa bardzo serdecznie w tym uroczystym, wyjątkowym dniu, jakim, drodzy Państwo, jest Dzień Dziecka. Dzień radości, dzień uśmiechu. Dzień, który powoduje, że przede wszystkim ten uśmiech pojawia się na twarzy naszych dzieci, tych mniejszych, tych większych, ale i również na naszych twarzach, bo też jesteśmy dziećmi. Dzień, który powoduje, że przychodzi taka refleksja, że częstokroć w tym takim zabieganiu może mamy zbyt mało czasu dla naszych dzieci, zbyt rzadko mówimy, że je kochamy, że je szanujemy, że liczymy się z ich słowem, że są najważniejszą częścią naszego życia, bo tak to jest, proszę Państwa, dzieci dodają nam sił, dzięki dzieciom mamy nowe wyzwania, są treścią naszego życia. Chcemy dla nich żyć, chcemy przekraczać pewne granice, dlatego że te dzieci wymagają troski, ale też wymagają tego, co jest ważne, istotne, żebyśmy spełniali ich marzenia. I drodzy Państwo, w tym wyjątkowym dniu spotykamy się tutaj w siedzibie starostwa powiatowego z uśmiechem na twarzy. Wszyscy chcemy o dzieciach mówić, bo wszyscy chcemy, żeby były szczęśliwe, radosne, żeby były kochane, żeby były zdrowe i żebyśmy mogli również życzyć im w tym wyjątkowym dniu spełnienia wszystkich marzeń, ich życzeń, ale też i dobrej zabawy.